Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Witamy, ja i Korbeusz. Moja propozycja na zajęcia rysunkowo-malarskie to jest ilustracja, wykonanie ilustracji. W dłoniach trzymam kapitalną książkę Tiny Oziewicz, Co robią uczucia. Książkę ilustrowała Aleksandra Zając, wspaniała, przeurocza osoba, artystka. Zachęcam do przeczytania i posiadania książeczki wydawnictwa Dwóch Sióstr. Pewnie każdy z Was się zastanawia, kim jest ilustrator. Ilustrator jest... O, Korba już nie chce. Ilustrator jest artystą, który tworzy ilustracje, który tworzy obrazki do tekstu. Często pewnie spotykaliście się z ilustracją w książeczkach dla dzieci, dla dorosłych, ale też w czasopismach. Więc dzisiaj zadanie to wykonanie ilustracji tutaj, do tej książeczki, do tekstu Tiny Oziewicz. Ja Wam przeczytam fragmenty tej książki. Tutaj zresztą jest pięknie. Radość, duma, zachwyt, złość, niepokój, lęk. Wszyscy znamy te uczucia i wiele innych, ale czy wiemy, co robią, kiedy mają wolne? Uczucia towarzyszą nam każdego dnia. Każdy z nas ma różne uczucia, te dobre i te złe. Więc to jest bardzo fajne zadanie, żeby się zmierzyć z uczuciami i wykonać ilustrację. Co robią uczucia? Ilustrowała Aleksandra Zając. Może wspomnę, że Aleksandra związana jest z Opolem, studiowała w Opolu, jest młodą, świetną ilustratorką i mam ogromną przyjemność polecać Wam tą książkę. Ciekawość. Zawsze spina się najwyżej jak może. Na czubek drzewa, na dach lub na komin. Radość skacze na trampolinie. Zobaczcie, jak tutaj Ola sobie poradziła. Oczywiście Wasze ilustracje będą inne, bo każdy z Was jest inny i to jest po prostu wspaniałe. Wdzięczność ogrzewa. Lęk siedzi w zardzewiałej puszce w ciemnym rogu pod szafą. Ma tam ulubioną kryjówkę bez okien i drzwi. Na świat wygląda przez szparkę pod wieczkiem. Wyobraźnia wędruje niewydeptaną ścieżką. Spokój głaszcze psa. Przepiękna. Śliczna. Zawiść nadeptuje na wszystko, co ładne. Nie ma czasu na odpoczynek. Jest tyle ładnych rzeczy, które musi rozdeptać. Kompleksy budują klatki. Wolność żegluje. Gościnność piecze ciasto. Współczucie zbiera ślimaki z chodnika. Wstyd kopie dołki w ziemi i rozgrzebuje i zagrzebuje się w nich jak kret. Duma siedzi w wysokiej wieży na szczycie szklanej góry. Odwaga odpoczywa w samym środku lasu. Szczęście leci gdzieś w bańce mydlanej, niesionej wiatrem. Cierpliwość ma piękny ogród. Smutek otula się kocem. Zaufanie buduje mosty. Niepokój żongluje. Nostalgia wącha szalik. Życzliwość ucisza burzę. Zobaczcie. Zachwyt biegnie do kolegi z nowo odkrytą książką. Złość wybucha. Strach udaje, że go nie ma. Zadowolenie siedzi w fotelu z kubkiem herbaty w łapkach. Tęsknota podróżuje. Nadzieja robi kanapki na drogę. Samotność brnie przez pustynię. Nienawiść rozgryza łącza i niszczy kontakty. Brak połączenia, brak połączenia. Przyjaźń się siada obok, gdy się przewrócisz. Miłość jest elektrykiem. A gdzie to wszystko mieszka? W nas. Ilustracja towarzyszy
zawsze jest połączona z tekstem. To są dwa światy, które tworzą jeden. Książkę. Zachęcam Was do wykonania własnych, osobistych ilustracji o uczuciach. Dziękuję, pozdrawiam, Patrycja.